Cześć, Sebastian Grabowski, Miasto Miasto. Dzisiaj odwiedzamy Józefów, jedno z najpiękniejszych miast leżących w bliskim sąsiedztwie Warszawy. Skupimy się dzisiaj na jednym z najbardziej popularnych systemów internetu rzeczy w miastach polskich, czyli zdalnemu odczytowi wody. Józefów, miasto, w którym mieszka obecnie niecałe 20 tysięcy osób. Budżet Józefowa to prawie 200 milionów złotych. Prawa miejskie zostały nadane przez Radę Państwa w roku 1962. Co ważne, to miasto ogrody, miasto uzdrowiskowe zostało ukształtowane przez swoją bliskość do Warszawy i dwa czynniki w mojej ocenie odegrały główną rolę. Pierwsza to umiejscowienie na trasie kolei, dzięki czemu mieszkańcy Warszawy mogli prosto dostać się tutaj, a drugi osoba Michała Elwira Andriollego, grafika, artysty, ilustratora. Między innymi jego ilustracje możecie oglądać w Panu Tadeuszu. To on tutaj, eksperymentując między innymi z konstrukcją domu szkieletowego Schwiedemajera, którego widzicie za moimi plecami, stworzył swój unikalny rys architektoniczny. Dzisiaj w Józefowie skupimy się na internecie rzeczy oraz jednemu z najlepszych przykładów, jak wdrażać zdalny system odczytujący wodę oraz pozwalający na oszczędność, lepsze gospodarowanie tym, co staje się jednym z najważniejszych zasobów w XXI wieku. Dotarliśmy do centrum miasta Józefów, ażeby zapytać się pana burmistrza Marka Banaszka, jakim miastem jest Józefów. Dzień dobry, panie burmistrzu. Dzień dobry panu, witam. Panie burmistrzu, pogoda dzisiaj nam dopisuje. Tak. Miasto ogrody, miasto tak. Turystyczno-uzdrowiskowe. Jakim miastem jest Józefów? Józefów jest cudownym miastem, bo tu żyje się najlepiej. Mamy wspaniałe walory przyrody naturalnej, ale też i wzbogaconej przez naszą infrastrukturę. Staramy się, żeby to było miasto, które ma ofertę dla wszystkich mieszkańców, niezależnie od wieku, płci, wykształcenia i zainteresowań. Józefów jest miastem, które leży bardzo blisko Warszawy. Czy to jest benefit, czy to jest korzyść, czy problem? Jak to często w życiu bywa, nie jest to biało-czarne. Są i plusy, i minusy tego zjawiska, ale moim zdaniem tych plusów jest zdecydowanie więcej. No przede wszystkim Warszawa to największy w Polsce rynek pracy, więc bardzo dobrze jest mieszkać w takim miejscu. Oczywiście no, takim, powiedzmy, no, minusem to jest to, że Warszawa troszkę się rozpycha, rozlewa i musimy bardzo dbać, żeby zachować naszą przestrzeń w stylu takiej kameralnego miasteczka. Ja przyznam się, jak tu dotarłem, jestem zachwycony. W ogóle to jest po prostu miasto las, tak? Miasto ogród, miasto las. Panie burmistrzu, a jak miasto podchodzi do innowacji? Jesteśmy bardzo otwarci, chociaż też no, przyglądamy się, nie rzucamy się od razu na wszelkie nowości i nowaliki, jakie się pojawiają, ale bardzo chętnie zaszczepiamy na naszym lokalnym rynku te rozwiązania, które podpatrujemy z dużym zainteresowaniem w innych miastach czy krajach i jeżeli coś pasuje do naszego formatu, to bardzo chętnie zaszczepiamy te różne pomysły innowacyjne. Jesteśmy jak najbardziej zainteresowani, żeby iść z duchem czasu i innowacje, postęp, to wszystko leży w naszym DNA. Panie burmistrzu, bardzo dziękuję i biegnę oglądać inne ciekawe i innowacyjne również miejsca w Józefowie. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia. Dziękuję bardzo. Branża wodociągowo-kanalizacyjna jest jedną z pierwszych branży w obszarze miast, która zainteresowała się internetem rzeczy. Dlaczego? Dlatego, żeby lepiej zarządzać, oszczędzać, ale również i dbać o usługi miejskie z punktu widzenia dostarczania oraz odbioru. Odwiedzamy dzisiaj Hydrosferę, czyli zakład wodociągowo-kanalizacyjny w Józefowie, ażeby zaprezentować, pokazać, trochę wgłębić się w tematykę inteligentnego odczytu. Dlaczego? Ponieważ jest to system internetu rzeczy, a Hydrosfera była jedną z pierwszych, która zaczęła się tym
interesować. Parę słów do pana prezesa. Dzień dobry, panie prezesie. Dzień dobry, witam pana na terenie Hydrosfery. Dziękuję bardzo. Panie prezesie, Hydrosfera, czy zakład taki wykorzystuje technologii w jakimś celu? Po co innowacyjne technologie w takim zakładzie wodno-kanalizacyjnym jak Hydrosfera? Dlatego, że żyjemy w takich czasach, że nie da się dzisiaj nie korzystać z nowych technologii. Nasza sieć wodociągowa, nasze zakłady produkujące wodę czy oczyszczalnia ścieków, to jest kopalnia informacji, to jest ilość informacji, którą musimy przetworzyć, obrobić, a potem z tego skorzystać. Zarządza pan dosyć dużą infrastrukturą. Miasto 24 km2, 155 km tej sieci wodnej, nie mówiąc o podobnej ilości sieci kanalizacyjnej. To całkiem duża infrastruktura. Jak na miasto 20-tysięczne jest to infrastruktura odpowiednia i taka charakterystyczna dla takiej jednostki. Mamy świadomość tego, że jesteśmy małą jednostką wodociągową, ale małe też może być piękne. Panie prezesie, 6 tysięcy punktów pomiarowych. Jak tym zarządzacie? 6 tysięcy punktów pomiarowych, a oprócz tego 35 tysięcy faktur w skali roku, kiedy musimy dokonać odczytów, kiedy musimy rozliczyć naszych mieszkańców czy odbiorców. Jak to robimy? Robimy to w sposób inteligentny, tak mi się wydaje, dlatego że korzystamy z możliwości zdalnego odczytu wodomierzy z wykorzystaniem sieci GSM. Dane są rejestrowane i przekazywane do zintegrowanego systemu informatycznego, w którym wystawiane są faktury. Czyli pełna digitalizacja, czyli cyfryzacja tego obszaru, ale to nie jeden system, który macie u siebie inteligentny? No nie jeden, ale ja ciągle podkreślam, że ciągle jesteśmy w drodze. W drodze do inteligentnego zarządzania, zarządzania siecią wodociągową, kanalizacyjną i wszystkimi obiektami, które posiadamy. Oprócz zdalnego odczytu wodomierzy mamy jeszcze inteligentny system monitorowania i sterowania siecią wodociągową. Jest to system, który pracuje już u nas kolejny rok. Różni się on od normalnego systemu zarządzania tym, że mamy dwa zmienne parametry, czyli parametr ciśnienia i parametr wydajności. Badamy te parametry na terenie miasta w określonych punktach. Wiedza z tych punktów przychodzi do nas właśnie przez sieć GSM, a sterownik, ucząc się ciągle, ucząc się, coraz lepiej zarządza tą siecią, co nie znaczy, że oddaliśmy wszystko w ręce maszyn, bowiem człowiek, który kontroluje, czy tak jak ja, codziennie rano sobie zapoznaje się z wynikami dnia poprzedniego, zwracamy uwagę, czy jakieś elementy są powtarzalne, czy coś można poprawić, czy coś można usprawnić, czy możemy wyciągnąć jakieś wnioski a propos zarządzania tą siecią. Inteligentny system, ten, o którym pan wspominał na początku, to również myślenie o ekonomii miasta, bo to są ewentualne wykrycia awarii, jakieś próby kradzieży wody, tak to trzeba nazwać. Tak? To też również takie funkcje, które też wpisują się jakby w misję tej nowoczesności w takim zakładzie jak Hydrosfera, tak? Tak, to oczywiście zdecydowanie możemy powiedzieć, że zarówno jeden, jak i drugi system daje nam takie możliwości. Tu przypomniał mi pan, że przed okresem, kiedy mieliśmy zainstalowane nasze wodomierze ze zdalnym odczytem, zdarzył nam się tak zwany przepływ wsteczny, czyli jeden z naszych odbiorców pompował nam swoją wodę ze swojej studni do nas, naszej sieci. Był to dla nas ogromny kłopot, zarówno jakościowy, jak i ilościowy. I gdybyśmy w tamtym momencie mieli ten system zdalnego odczytu na tym punkcie, no to wtedy taka sytuacja by się nie zdarzyła albo by była bardzo szybko wykryta. To jeden z elementów. Drugi, który taki bardzo przyjazny i świadczący dobrze też o współpracy z naszymi odbiorcami, to kwestia wykrycia przepływów niekontrolowanych w przedszkolu. Kiedy przedszkole zamykane na sobotę i niedzielę raptem wykazywało pobór wody, chociaż nikt tej wody nie pobierał. Na naszych wykresach dzięki zastosowaniu zdalnego odczytu pokazały się te wykresy, mogliśmy sprawdzić, pojechać, zlikwidować przecieki na spłuczkach i zakończyć sprawą z taką obopólną radością, że klient podziękował nam za to, że dbamy o jego interesy, a my dbamy o środowisko, bowiem zużycie wody
nas cieszy jak największe zużycie wody, ale zużycie wody ma być sensowne, a nie bezsensowne, czyli przelot do kanalizacji bez jakiejkolwiek usługi. Panie prezesie, bardzo dziękuję. Cieszę się, że bardzo jestem w hydrosferze. To też patrząc nawet na podobne wielkości zakłady w Polsce, bez wątpienia mogę śmiało powiedzieć, że jesteś jednym z liderów całej branży. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Przechodzimy teraz do opisu systemu internetu rzeczy Smart Metering 24, który wykorzystywany jest do zdalnego odczytu wodomierzy. System taki składa się z trzech głównych elementów. Nakładki uniwersalnej, którą nakłada się na wodomierz, indukcyjna nakładka, która zlicza zużycie wody, sieci transmisyjnej, która w tym wypadku jest siecią dostarczaną przez operatorów, sieci przede wszystkim 2G oraz sieci LTE, sieć GSM, czyli sieć działająca na częstotliwościach 900 MHz oraz 1800 MHz oraz LTE działający na tzw. bandach 800, 1800 i 2100 MHz. System ten charakteryzuje się tym, że częstotliwość jest częstotliwością płatną, dlatego w nakładce znajduje się karta SIM. Nie ma żadnego elementu pośredniczącego gatewaya ani elementu agregującego. Informacja pozyskiwana z danej nakładki przesyłana jest od razu do systemu zbiorczego, który agreguje i następnie udostępnia dane. Co ważne, w związku z tym, że są to częstotliwości płatne, zarządzane przez operatorów, mamy prawo wymagać od systemu gwarancji jakości oraz bezpieczeństwa, bo to operator zarządza tą całą siecią dostępową. Tutaj w studzience możecie sobie obejrzeć m.in. ten element, który nam wynosi sygnał z tej studzienki kanalizacyjnej, nakładka, która znajduje się na samym wodomierzu oraz wodomierz, który po prostu zlicza wodę, która przepływa albo jest pobierana z tego miejsca. Idziemy teraz do środka całego systemu oraz opisu samej nakładki. Jednym z podstawowych elementów całego systemu odczytu jest inteligentna nakładka. W tym wypadku jest to nakładka uniwersalna, tak zwana plug and play, ponieważ niezależnie od typu miernika wody nakładamy ją w związku z tym w ten sposób i przykręcamy. W związku z tym, że jest to nakładka indukcyjna, ona mierzy zużycie wody i przesyła tą informację do systemu zbiorczego. Ma w środku kartę SIM, dzięki temu taka nakładka samodzielnie komunikuje się z systemem zbiorczym, wykorzystując systemy przesyłu 2G oraz 4G, co pozwala na dość szybką i sprawną komunikację z systemem zbiorczym. W przypadku systemu LTE wykorzystuje ona protokoły tzw. narrowbandowe, czyli korzysta z kanałów dedykowanych do obsługi urządzeń internetu rzeczy w tzw. protokołach CATEM oraz NB-IoT. Pozwala to na bardzo efektywne zarządzanie samą nakładką oraz baterią, która jest w środku. Pamiętajcie, ta nakładka nie ma w ogóle żadnej wtyczki do prądu elektrycznego. Ona sama zasila się z tej baterii, którą ma w środku. Mieliście szansę zapoznać się z siecią transmisyjną, która odpowiada za dostarczanie i zbieranie informacji, czyli siecią operatorską. Poznaliście również, jak działa nakładka indukcyjna, która jest nakładką nakładaną, która ma w sobie kartę SIM, która propaguje informacje. Co ważne, raz na 24 godziny taka nakładka przesyła informacje do systemu zbiorczego, dzięki czemu możemy bardzo skutecznie raportować, możemy dowiedzieć się o tym, czy występują tam jakieś nieprawidłowości, na przykład zmiany przepływu wody, kracierze, omijanie itd., itd. Ale również finalnie system ten generuje fakturę. Witam, panie Krzysztofie. Dzień dobry. Panie Krzysztofie, jakie główne funkcje wy wykorzystujecie w systemie, jakby nie patrzeć online'owym, nowoczesnym, który odpowiada za zarządzanie tą infrastrukturą odczytową? Przede wszystkim wykorzystujemy odczyty zdalne do fakturowania, natomiast również do monitoringu sieci, zużyć na poszczególnych punktach. Alarmuje nas aplikacja o występujących bądź niekontrolowanych wypływach, bądź
ewentualnych kradzieżach. Widzę, pan tu się porusza po mapie, tak? Czyli tak. Możemy bardzo dokładnie sprawdzić sobie jego funkcję w różnym podziale, tak? Czy to będzie wodomierz, nakładka, czy też mieszkanie, mieszkaniec, czy pobór wody, tak? Tak, dokładnie. Jest to mapa, która pokazuje wszystkie punkty, w których w tej chwili aktywne i oczywiście umożliwia nam to po najechaniu na punkcik, odczytanie na szybko wszystkich danych z aktualnym odczytem. Drugi, widzę, punkt wiąże się z tymi bilansami, tak? Czyli macie całą część raportową, która pozwala na przykład dokonywać sobie tego tak zwanego chyba w waszej branży strefowania, tak? Czyli podziału różnych grup, ulic, czy też... Dokładnie, dokładnie. Natomiast oczywiście no, też przede wszystkim do celów statystycznych wykorzystujemy. Jest to bardzo pomocne narzędzie. Alarmy. Widzę, pokazał pan tą zakładkę i słyszałem o alarmie. Akurat jesteśmy w tej dobrej sytuacji, że w sumie występują alarmy, które są przewidywalne, więc dwa, mechaniczny i magnetyczny. Natomiast również zdarzają się alarmy, jeśli występuje awaria u klienta i wypływ jest opomiarowany. Widzimy to, o właśnie tutaj też jest coś takiego, przepływ maksymalny. Możemy klienta poinformować o tym, że przewidujemy, że wystąpiło u nich do awarii. Nawet jeśli są jakieś niezgodności, klient może twierdzić, że nie zgadza się ze zużyciem, zawsze możemy klientowi pokazać wykres, możemy mu pokazać zużycie dobowe, jakie u niego następowało, ale najczęściej po tych danych i po tym klient stwierdza, no tak, rzeczywiście w tym dniu robiłem większe pranie, więc więcej wody zużyłem. Ja rozumiem, panie Krzysztofie, tak. System, który pozwala lepiej zarządzać, jakby nie patrzeć, system internetu rzeczy z dosyć inteligentnymi elementami całej infrastruktury, tak. Możliwość analizy, bilansu, lepszego grupowania, tego rzeczywistego dostępu do danych, potencjalne awarie, również. Złe wykorzystania, przykład tej spłuczki ciągle działającej, na końcu faktura i zadowolony klient. Oczywiście. Dziękuję bardzo, panie Krzysztofie. Dziękuję również. Ostatni punkt naszej wizyty w Józefowie. Miasto, które leży w pobliżu trzech pięknych rzek, Mienia, Świder oraz Wisła. Uzdrowisko, sanatorium, miasto turystyczne, ogrody. Dzisiaj pokazaliśmy wam, jak to miasto skutecznie wdraża innowacje w obszarze internetu rzeczy poprzez stosowanie, używanie systemu zdalnego odczytu wody, który zarówno dostarcza mieszkańcom wiarygodną fakturę, pozwala wykrywać awarie, anomalia w całej infrastrukturze, czyli lepiej zarządzać tym, co najważniejsze, czyli wodą. Ja was żegnam, zapraszam was do subskrybowania kanału Miasto Miasto, szukania nas na Facebooku, Instagramie i dołączenia i komentowania do odcinka, który poświęciliśmy systemowi internetu rzeczy w Józefowie. Hej!